Siemanko, z tej strony Piorun. Dzisiaj jestem w miejscowości Królewski Las koło góry Kalwarii. Przyjechałem i wymieniłem im stare żarówki żarnikowe na LEDowe. Tak, specjalnie jechałem tu tyle kilometrów, żeby wymienić im waltanie żarówki. A dlaczego nie? Mamy tu prosty układ zasilania. To jest zajebiste po prostu. Włączamy sobie. Bum, siakalaka. Działa, działa. Już nie działa, nie ma za co. Przyjechałem swoim Riverside'em 920, bo i tak idzie na serwis, więc... Bo tu miałem jeszcze jedną żarówkę. Więc idzie na serwis, więc pomyślałem, że będzie dobrym po prostu pomysłem przyjechać tutaj, bo i tak jeszcze jadę do góry Kalwarii i przez górę wrócę do domu, czyli jakieś 57 km, bo jechałem tutaj do Królewskiego Lasu z miejscowości Celestynów pod Otwockiem. Od siebie z domu jechałem wzdłuż wału Wiślanego, jak już się przedostałem na lewą stronę Wisły. Fajny stawik, moczydło takie. To powiem wam tak, to lewą stroną Wisły, właśnie wzdłuż wału do miejscowości Królewski Las. I z miejscowości Królewski Las do góry, z góry trasą 50 do Pietrowic, zobaczyć tamto jezioro. I stamtąd już do domu, że jak to 57 km wyjdzie. Fajnie taka altana zrobiona, miejscowość Królewski Las. Po prostu z dobroci serca postanowiłem, jak będę jechał, to podjechać pod tą altanę, wymienić im żarówki od razu na nowe. Stać mnie na to. No już bez jaj, że kurde, ja tu wpadam często na odpoczynek i to jeszcze jest takie starocia, jak żarówki żarnikowe tutaj w tej altanie były. To, nie powiem, trochę to głupie wyglądało. Taka fajna miejscowa, tu takie złomy. Więc po prostu postanowiłem wpaść tu któregoś razu, zainstalować im nowe żarówki. I to jest właśnie fajne, że tak to powinno być. To się nazywa pomoc innym ludziom. Może ktoś, kto to zbudował, nie miał akurat na żarówki, więc a ja mam. Więc dla mnie to jest pikuś wziąć i kupić i zamontować komuś żarówki w altanie. No. A zwłaszcza w takim fajnym miejscu, gdzie tu jest mały tam placyk rekreacyjny. Mamy tu stawik, grilla, jak widzieliście, krzesełka, całą wiatę, czy tam altanę z ławą, stołem, więc naprawdę można fajnie spędzić czas, zamiast, wiecie, właśnie siedzieć na dupie w niedzielę przed komputerem. To często fajnie jest wybrać się gdziekolwiek na spontana, aby tylko gdzieś się wyrwać, wyjechać, a nie gnięcie w domu, bo to głupie jest trochę. Więc dlatego powiem wam, tak naprawdę fajnie było się ruszyć. Fajnie było się ruszyć i się przejechać, a przy okazji wymieniłem żarówki, co jest bardzo fajnym pomysłem. Więc ja dzisiaj się wyjazd uważam za udany. No słuchajcie, jak powiedziałem, tak zrobiłem. Jestem w miejscowości Piotrowice, koło miejscowości Sobiekórsk, w gminie Karczew pod Otwockiem.
No i zajebiste to jezioro, głębokie jak cholera. Dno widać jeszcze. Pewnie tam jest głębsze. Zajebiste jezioro. Warto było wpaść. Więc jak dojadę do domu w Celestynowie, to będzie 50, dokładnie 8 km, albo nawet więcej. Dajmy na to 60 km plus minus jeszcze te różne objazdy i takie inne pierdoły, które mam po drodze, więc ja uważam dzisiejszy dzień za zaliczony. Warto było ruszyć dupsko przed komputera i się gdziekolwiek ruszyć. Dobra, trzymajcie się i pozdrawiam.